Halo, z tej strony Jagis, ja, i tak po chwili myślenia mi naszło, um, co zrobić z idiotami w internecie. Więc um, rozwiązanie jest takie, jak Origin, czy jak Origin, jak jej zastosowała, na przykład w Titanfallu, gdzie cheaterzy zostają po prostu jakby niezbanowani, ale przekierowani na serwery tylko dla cheaterów. Więc w sumie to samo można by było zrobić z idiotami w internecie. Jeżeli widzimy jakiegoś typa ze szlachtą nie pracuje oraz, nie wiem, otwieraj skrzynki z Cesa, na życie czy coś w tym stylu, to może po prostu nie wolno go panować, no bo w końcu jest ta świadoma dyscyplina i jak już jest, no to może trzeba się do tego stosować. Więc nie wolno go zabijać ani robić mu nic złego, może po prostu trzeba przekierować go na taki serwer lub planetę dla idiotów, tak? To samo się tyczy CS-a czy jakiejkolwiek innej gry, w jaką gracie. Bo na pewno w tej grze czasami widzicie jakichś idiotów, którzy robią po prostu te rzeczy super źle. I nie powinni tak robić, ponieważ no, ludzki rozum tak jakby wstrzymuje ich odrobien tego. Ale dalej jakby robią jakieś tam złe rzeczy. Fidują przeciwników, czy nie wiem, idą w takiego team fight'a, ale solo, czy coś takiego. Więc w sumie może nie wolno ich bonować czy może nie wolno ich reportować i wyzywać, bo to nic nie da. Może po prostu wystarczy przekierować ich na taki serwer specjalny. I później jak się polepszą, to po prostu przekierować ich sporo normalny w serwerie. To było nawet fajne. Bo w końcu w sumie nawet jakby był taki idiota z początku, ale później by się czegoś nauczył, a to może nawet był z niego fajny gracz, no bo tak do końca go tam zostawić nie można, nie? Bo można powiedzieć, że kiedyś może przejdzie faza nadfeedowania albo trollowania, albo kiedyś, nie wiem, dostanie nowy komputer, w którym nie będzie miał 3 FPSów na minutę, więc może jednak... Warto to zrobić, nie wiem. Napiszcie w komentarzach, co o tym sądzicie. Szczególnie mnie ciekawi opinia jeszcze innych graczy, innych gier, na przykład ci, tych, co grają w LOL, lub po prostu innych środowisk, z tego względu, że tak w CS ie mniej więcej sam wiem, jak to jest. Ale oczywiście ci, co grają w CS, a też są, proszę, nie o komentarz. <laughs> Więc dziękuję Ci za oglądanie. Widzu. Mam nadzieję, że zrozumiałeś, o co mi chodzi w takiej mojej małej opinii. I do zobaczenia w następnym filmiku. Cześć!